Witam serdecznie, nazywam się Anna Monika Stępień i reprezentuję włoską Izbę Handlowo-Przemysłową w Polsce, która jest organizatorem wydarzenia International Automotive Business Meeting, które od sześciu lat stało się jednym z najważniejszych wydarzeń w branży B2B Automotive w Europie Środkowo-Wschodniej. Cieszę się, że mogę Państwa gościć w kolejnym odcinku Espresso with IABM, tym razem we współpracy z polskim producentem samochodów elektrycznych IZERA. Dziś mam przyjemność rozmawiać z Beatą Białoń Dudek. Dzień dobry. Dyrektorem do spraw zakupów i łańcucha dostaw o budowie łańcucha dostaw dla Izery i o tym, co to oznacza dla branży. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Pan, dzień dobry Państwu. Cieszę się, że będziemy mogli wziąć udział w tym wydarzeniu. Pani dyrektor, pierwsze pytanie do pani. Co Izera może dać polskim i europejskim przedsiębiorcom i co branża może dać Izerze? E, naszym. Jednym ze strategicznych założeń naszego projektu jest to, że będziemy takim katalizatorem elektromobilności dla lokalnego rynku motoryzacyjnego. Zatem z tej perspektywy patrzymy cały czas na nasz projekt i na ekosystem, w którym się znajdujemy. Z drugiej strony podpisane umowy z Gili gwarantują nam zakup nowoczesnej technologii, w oparciu o którą chcemy budować krótkie, a więc lokalne, dobrze skomunikowane i efektywne łańcuchy dostaw. Zdecydowanie chcemy pracować z dostawcami i tymi, którzy posiadają już dzisiaj zaplecze badawczo-rozwojowe i mogą nas wspomóc w procesie rozwoju komponentów, ale i także z dostawcami, którzy pracują dzisiaj w oparciu o powierzone specyfikacje w tak zwanym modelu Build to Print. Jednocześnie z całą stanowczością chcę powiedzieć, że również liczymy na dostawców, którzy być może dzisiaj są pod dostawcami dużych firm, producentów samochodów, a z nami będą mogli zaistnieć wyżej w hierarchii łańcucha dostaw. To bardzo dobre wiadomości także dla włoskich przedsiębiorców. Pani dyrektor, na jakim etapie jest budowa łańcucha dostaw dla IZERy? Czego mogą się spodziewać polskie i europejskie firmy w najbliższym czasie? Tak. My aktualnie już jesteśmy w dość zaawansowanym dialogu z rynkiem, bo to jest ten moment, kiedy, kiedy powinniśmy już pierwszych dostawców kwalifikować do procesu. O tym zaraz jeszcze powiem. My dzisiaj mamy taki uruchomiony systemowy proces prekwalifikacji dostawców do procesów zakupowych. Około 190 dostawcami potwierdziliśmy sobie z jednej strony dopasowanie do naszych potrzeb projektowych, a z drugiej strony zainteresowanie dostawców i możliwości dostawców. Zatem to jest ten moment, proszę Państwa, żeby ze sobą porozmawiać i być może właśnie spotkanie, o którym, na które się wybieramy, będzie takim forum, gdzie będziemy mogli jeszcze rozmawiać o naszym projekcie. My na pewno przed świętami będziemy już na rynku z, z specyfikacjami, które dotyczą komponenty w, o długim okresie rozwoju, tak zwanych lead time komponentów. Co to znaczy? To znaczy, że nasi dostawcy będą mogli już wziąć udział w procesie zakupowym na takie elementy jak panele drzwiowe, jak deska rozdzielcza, jak światła i wiele innych. Wkrótce pojawią się też i nowe zapytania ofertowe. International Automotive Business Meeting będzie wspaniałą okazją do tego, aby eksplorować możliwości współpracy. Dziękuję bardzo pani dyrektor za poświęcony nam czas. Dziękuję również naszym widzom. Mamy nadzieję, że nasza rozmowa zainspirowała państwa. Przypominamy również, że 9 i 10 maja widzimy się na International Automotive Business Meeting w Jawożnie. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku Espresso with IABM. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.